Szanowni Państwo, mam niezwykłą przyjemność powitać Państwa na wernisażu wystawy poświęconej królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu. W pierwszej kolejności chciałbym powitać przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Hannę Knaplewską-Walkowiak. Witamy pani przewodnicząca. Dzisiaj burmistrza miasta i gminy Wschowa reprezentuje pani Anna Wiśniewska. Witamy panią dyrektor. Witam także radną Rady Miejskiej, panią Jolantę Pawłowską. Pragnę powitać także członków Rady Muzeum na czele z panią przewodniczącą Barbarą Radajewską. Witamy państwa. Witam także mieszkańców Wschowy, mieszkańców Leszna, przyjaciół muzeum, moich przyjaciół, przyjaciół pana Przemysława i wszystkich tych państwa, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Szanowni państwo, ja mam nadzieję, że postać króla Stanisława Leszczyńskiego stanie się takim łącznikiem pomiędzy naszymi regionami, pomiędzy naszymi miastami, pomiędzy Wschową a Lesznem. Ja wiem, że my jako naród, my jako społeczeństwo mamy taką tendencję, że bardzo często szukamy sojuszników, szukamy osób, które mogłyby nas wspierać gdzieś daleko, szukamy ich wśród wielkich mocarstw, wśród wielkich tego świata. Tymczasem bardzo często zdarza się tak, że nasi najwięksi sojusznicy mogą być tuż za rogiem. Ja sądzę, że ta wystawa właśnie jest takim łącznikiem pomiędzy naszymi regionami, które połączone tą historią mogą wiele na tym wspólnie skorzystać. Dzisiejsza wystawa, ona jest wynikiem pracy, można powiedzieć, 12-miesięcznej. Pierwsze prace nad jej przygotowaniem rozpoczęły się już przed rokiem. Wtedy po jednym z wykładów pana Przemysława Wojciecha, kierownika merytorycznego, no postanowiliśmy, że dobrze by jednak było zorganizować większą wystawę, niż ta, która wtedy towarzyszyła tym wykładom. No i stąd zrodził się pomysł tej dzisiejszej ekspozycji przez pana Przemysława, kuratora tej wystawy przygotowanej. Drodzy państwo, za chwilę na temat samej wystawy powie znacznie więcej jej kurator, jej autor, pomysłodawca, który zresztą, jak sam wspomina, mówi, że myślał o niej już od samego początku pracy w muzeum. Pan Przemysław opowie krótko na temat prezentowanych zabytków. Następnie, drodzy państwo, będzie miało miejsce oprowadzanie kuratorskie dla pierwszych 15-17 osób. Pozostałych państwa zaprosimy w tym czasie na drobny poczęstunek przy ciastku i kawie, a następnie nastąpi zmiana i pozostałe osoby będą również mogły skorzystać z tej wystawy kuratorskiej. Z mojej strony, szanowni państwo, tyle. Ja mam nadzieję, że miło dzisiaj spędzicie z nami czas. Tymczasem oddaję głos panu Przemysławowi, który myślę, że będzie nam tutaj najpełniej w stanie opowiedzieć o tym, co dzisiaj państwo będą mogli zobaczyć. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie na nowej wystawie w Muzeum Ziemi Wschowskiej. Cieszę się bardzo, że tak licznie do nas państwo dzisiaj tutaj przybyliście. Myślę, że czas obecnie, rok 2022, to wyjątkowy czas dla nas jako muzealników, pracowników Muzeum Ziemi Wschowskiej. Latem obchodziliśmy 600. rocznicę zakończenia procesu inkorporacji Ziemi Wschowskiej do Polski, natomiast w przyszłym roku będziemy obchodzić 100. rocznicę muzealnictwa we Wschowie oraz 10. rocznicę zakończenia prac odbudowy dawnego kolegium jezuickiego, czyli budynku nowej siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej, w której się właśnie znajdujemy. Dlatego też postanowiliśmy, że ta wystawa, nowa wystawa czasowa, musi być również wyjątkowa. Tak jak pan dyrektor mówił, tutaj pomysły związane z tą wystawą gdzieś tam zrodziły się już kilka lat wcześniej, tak na poważnie już 2 lata temu pierwotnie planowałem, żeby ta wystawa mogła powstać, zostać otwarta już w roku 2021 w związku z przypadającą wówczas 350. rocznicą objęcia funkcji starosty wschowskiego przez Rafała Leszczyńskiego, ojca króla. Natomiast ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią, te plany zostały odsunięte w czasie, no i zostały zrealizowane właśnie w tym roku. Wystawa ta jest o tyle wyjątkowa, ponieważ jest to pierwsza po takiej 3-letniej przerwie wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Muzeum Narodowym w Poznaniu, dzięki życzliwości dyrektorów tych placówek zostały wypożyczone do Wschowy naprawdę cenne i unikatowe eksponaty,
Nierzadko są to zbiory, grafiki, eksponaty pokazywane po raz pierwszy, nigdzie nie publikowane, ale są również wśród nich takie perełki, jak na przykład dwa portrety, tutaj właśnie pary królewskiej, jedne z najwcześniejszych przedstawień króla Stanisława, jego małżonki Katarzyny z Opalińskiej, węgierskiego malarza Adama Manioki, które tutaj w pierwszej ćwierci XVIII wieku właśnie powstały. I właśnie o tym nieco więcej opowiem tutaj już podczas samego oprowadzania kuratorskiego. Myślę, że też ta wystawa jest ważna, ponieważ być może zainteresuje Państwa oraz wszystkich tych, którzy odwiedzą Muzeum Ziemi Wschowskiej w trakcie trwania tej wystawy czasowej. Zainteresują, tutaj zwrócą uwagę właśnie na postać Stanisława Leszczyńskiego, na jego związki tutaj z najbliższym nam regionem, jak również z jego małżonką, właśnie Katarzyną Opalińską, która była właścicielką okolicznych wsi Łysin, Hetmanic, Lginia, Śmieszkowa, Dóbr Wiewskich oraz Włoszakowickich, które właśnie w posagu wniosła swojemu mężowi. Więc tutaj bez wątpienia postacie lokalne. Ponadto myślę, że trudno szukać postaci związanej z lokalną historią ziemi wschowskiej o życiorysie bardziej barwnym, który myślę, że spokojnie mógłby posłużyć do kilku tutaj scenariuszy filmów przygodowych. Wszak Stanisław Leszczyński był najdłużej żyjącym polskim monarchą, dwukrotnie wybieranym na króla. Dlatego też postać wielu twarzy. I to właśnie też pokazują eksponaty, które tutaj mamy. Są one tutaj z różnych okresów, co też pokazuje, że ta postać była żywa, zainteresowanie postacią króla polskiego trwało jeszcze długo po jego śmierci. Mamy grafiki z książek biograficznych poświęconych Stanisławowi Leszczyńskiemu w wieku XIX, wieku XX. Mamy również właśnie medale też z różnych tutaj epok. Dlatego też z jednej strony jest to atrakcyjne, jeżeli chodzi o tą ekspozycję, na której zgromadzono ponad 100 eksponatów. Mamy z jednej strony te najcenniejsze obiekty pochodzące z wieku XVIII, jak portrety, do których być może nawet król i królowa pozowali. Natomiast mamy też o wiele późniejsze na przykład eksponaty nawet z wieku XX. Więc jest tutaj szeroki właśnie przekrój ukazujący trwałość tutaj zainteresowania tą postacią różnych pisarzy. No i co ciekawe, bardziej zagranicznych niż w Polsce. Myślę, że w Polsce do tej pory z jednej perspektywy jest osoba Stanisława przedstawiana, natomiast myślę, że warto na nią spojrzeć z innej zupełnie perspektywy, tutaj jako taki mecenat sztuki oraz to, co po sobie pozostawił po tym ostatnim okresie swojego życia, czyli ostatnich 30 lat spędzonych w Lotaryngii, jako ostatni książę Lotaryngii, stąd też ten tytuł wystawy Ziemia Wschowska, Lotaryngia, ponieważ tu się wszystko zaczęło, tak właśnie jak wspominałem, syn starosty wschowskiego, również jego tutaj pradziadek był starostą wschowskim, jego wuj Przesław Leszczyński, których dokumenty również Państwo mogą zobaczyć, oryginały w gablotach. Tutaj rozpoczynał jego ojciec właśnie